Dobry wieczór Państwu. Kolejny filmowy miesiąc dobiega końca. No właśnie, miesiąc, a my dzisiaj będziemy mówić o latach z naszym gościem, Rafał Mościcki, którego witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, panie Rafale. Dzień dobry. Chciałem powiedzieć na początek, nie wiem czy słusznie, ale że 13 lat minęło, nawiązując oczywiście do słynnego polskiego serialu, gdzie było lat 40, tu 13, ale minęło jak jeden dzień. Myślę no tak, o Różyczce, prawda? Wydawało się cała dekada, ponad dekada, a tutaj no jak jeden dzień, bo patrząc na to, co wyprawia w tym czasie Magdalena Boczarska, to myślę, że naprawdę, no, to można powiedzieć, że jej było wszędzie pełno i tak jakby mamy wrażenie, jakby się to wszystko dopełnia przy wszystkich jej kreacjach. No i czekaliśmy, no i mamy to. Ja przyznam szczerze, że myślę, że to też się działo w głowie reżysera, bo mówimy o Kidawie Błońskim właśnie, że też to bardzo szybko minęło, a jednak reżyser musiał mieć ten dystans czasowy, by spróbować sięgnąć, bo to jest zawsze bardzo trudne, by wymyśleć coś jeszcze nowego, scenariuszowego, znaleźć pomysł na to ze swoimi aktorami. Ja myślę, że rzeczywistość podpowiada takie pomysły, bo mieliśmy bardzo bogatą historię, z której można byłoby nie jeden thriller polityczny wyciągnąć. Mamy Doppelgangera teraz ostatnio na ekranach, mamy mnóstwo takich rzeczy, które się pojawiają, więc to jest temat bardzo nośny i jak widać, widzowie bardzo potrzebują czegoś takiego i też widać, że ta pierwsza Różyczka jest przypominana na platformach streamingowych, ona jest dostępna, także jakby ktoś chciał sobie, że tak powiem, to wszystko połączyć, to w zasadzie może mieć taki nie lada posiłek dwudaniowy, czyli najpierw pierwsza Różyczka, a potem druga. No, tam już się dzieje naprawdę bardzo dużo. No i jeszcze jedna rzecz, skoro pan już wspomniał troszkę o tej historii, a mianowicie myśląc o kontynuacji, to chyba trzeba powiedzieć w warstwie właśnie tej historycznej filmowej, że od przeszłości nie da się uciec, prawda, jeśli chodzi o ten film. No nie da się uciec, bo tutaj same kreacje też aktorskie pokazują, że wystarczy spojrzeć na obsadę. Magdalena Boczarska, Więckiewicz, Gajos, Małaszyński się pojawia. Pojawia się Maria Seweryn, Jacek Braciak genialny. No i tak naprawdę sama bohaterka też jak gdyby musi się z tym wszystkim rozprawić. No, niektórzy kręcą film 10 lat, a niektórzy muszą wrócić po prostu dokonać takiego zabiegu, a niestety kino jest tak wspaniałą, że tak powiem, tak wspaniałym narzędziem, które pozwala właśnie na takie podróżowanie i tak trzymanie mocno w napięciu też jest. No to skoro mówimy o trzymaniu w napięciu, proszę Państwa, to jak zwykle my będziemy teraz Państwa przez chwilę trzymać w napięciu, bo czas na pytanie konkursowe, które zadaje jak zwykle nasz gość. Nie wiem kogo czy czego będzie dotyczyło, ale zostawiam Rafałowi już to dzieło. Pytanie konkursowe jest bardzo proste, bo w tych wszystkich thrillerach politycznych jest zawsze tak, że pojawia się wątek miłosny. No tu mamy dwie części, Różyczka i Różyczka 2. Jaka para bohaterów, aktorów pojawia się w obu filmach? Bo to jest bardzo ważne i bardzo, bardzo znaczące dla samego filmu. I ten wątek miłosny, no on tam jednak ma wielkie znaczenie, więc para, imiona, nazwiska aktorów, a plejada gwiazd jest z czego wybierać. Jak Państwo zwykle widzą tutaj na ekranie, czas na seans, małpa. czasnaopole.pl. Kierują Państwo swoje odpowiedzi pod ten adres. Dwie pierwsze prawidłowe, jak zwykle nagradzamy wejściówkami do opolskiego Heliosa. Panie Rafale, i na koniec oczywiście jeszcze jedna istotna i ważna rzecz. No właśnie, ta fabuła, bo wspomniał Pan na początku o tym, że życie, właśnie się zastanawiam, czy Kidawie dało ten moment motoru tego napędowego, o którym mówimy i historię w naszym kraju, no bo kiedy sięgniemy po historię tego filmu, to możemy powiedzieć, że to jest rzeczywiście, jak na polskie warunki, sprawnie zrealizowany thriller. Bo tu już ja bym sięgnął, biorąc pod uwagę to, co się dzieje w filmie, że to ma naprawdę ogromne, duże napięcie. To nie jest taki klasyczny, obyczajowy film. No tak, bo tutaj mamy do czynienia z bardzo skomplikowaną historią naszego narodu, gdzie tak naprawdę w tamtych czasach, kiedy powstawała pierwsza rzecz, nikt nie wiedział, co się dzieje za ścianami. Nie było telefonów, nie było tych wszystkich, że tak powiem, rzeczy, które pozwalałyby nam mieć otwarte okno na świat, a jednocześnie były osoby, które były ważne, bo pojawiały się w miejscach publicznych i bały się też o swoją prywatność. I myślę, że dotykanie prywatności, dotykanie tych wszystkich rzeczy, które być może teraz wydają się skandalizujące, wywołują u nas dreszczyk emocji, bo każdy z nas jak gdyby broni swojej prywatności, jak twierdzy. No trochę Kidawa Błoński troszkę jest wizjonerem, biorąc pod uwagę teraz to, co dzieje się, kiedy mamy różnego rodzaju sytuacje polityczne takie, a nie inne, społeczne takie, a nie inne, to możemy chyba powiedzieć, że
trafił idealnie, właściwie przenosząc ten film do teraz czasów nam dużo bliższych. No tak, no, ale to w tych czasach właśnie wypływały wszystkie szafy, teczki, donosy, nagrania i tak dalej, i tak dalej. Nawet dużo jest filmów fan footage'owych, które wykorzystują nagrania służb bezpieczeństwa i na bazie tego można coś stworzyć. Nawet dzisiejsze kino sięga po takie nagrania. Przypomnę słynny film Reality, historia Reality Winner, gdzie mamy nagranie FBI, do którego jest skonstruowany wspaniale film. I myślę, że to jest coś, co zawsze będzie nas elektryzować. Gdzie mamy poczucie tego, że ta historia nie jest wyssana z palca, to nie jest wymyślona historia fantastyczna z kręgu Jamesa Bonda, tylko to naprawdę mogło się wydarzyć i mogło się wydarzyć każdemu z nas. A mamy nadzieję, że Państwu wydarzy się pójść na ten seans, o którym dzisiaj opowiadaliśmy. Rafał Mościcki, dziękuję bardzo serdecznie za to spotkanie, a my zapraszamy Państwa już na kolejne, tym razem listopadowe filmowe spotkania.